Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa nie będzie z wami. I z Duchem Twoim. Dziś w Kościele obchodzimy wspomnienie świętej Faustyny, która nazywana jest apostołką Bożego Miłosierdzia. Rzeczywiście dzięki niej na nowo we wspólnocie Kościoła odkrywaliśmy nieocenioną rolę tego unikalnego Bożego przymiotu, jakim jest Boże Miłosierdzie. Jej dzienniczku wielu odnalazło swoją drogę do Ojca. Świętej siostrze Faustynie zawdzięczamy też jeden z najbardziej rozpoznawalnych wizerunków Chrystusa: Jezu, ufam Tobie. Przyzywając jej stawiennictwa, polecajmy dobremu Bogu wszystkie nasze intencje. My w sposób szczególny pragniemy modlić się w następujących intencjach. Ksiądz Grzegorz, do boskiej opatrzności przedstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Moniki i Adama Bera z okazji 3. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla Nineczki. Ksiądz Adam za zmarłego tatę Stanisława Błaszczyszyn w 30. dzień po śmierci jest to msza święta ofiarowana od córki. A ja modlę się do boskiej opatrzności przedstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dalszą opiekę dla Małgorzaty i Grzegorza Lisowskich z okazji kolejnej rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. Na początku chcielibyśmy prosić Boga o miłosierdzie dla nas. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś świętą Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia. Spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Galatów. Bracia, po 14 latach udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, zabierając z sobą także Tytusa. Udałem się zaś w tę stronę na skutek otrzymanego objawienia i przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się poważaniem, by stwierdzili, czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno. Wręcz przeciwnie, stwierdziwszy, że mnie zostało powierzone głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych, ten bowiem, który współdziałał z Piotrem w apostołowaniu obrzezanych, współdziałał i ze mną wśród pogan. I uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych, ale żebyśmy pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić. Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się odsuwać i trzymać z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania.
to jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, także wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, to jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Całemu światu głoście Ewangelię. Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo potężna nad nimi Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. Całemu światu głoście Ducha przybrania za synów, w którym wołamy Abba Ojcze. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, tak jak Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Oto słowo Panieńskie. Chwała Tobie, Chryste. Wspólnie wołajmy do Boga, który jest miłością. Módlmy się za wspólnotę Kościoła, aby zawsze pamiętała o Bogu nieskończenie miłosiernym i sprawiedliwym Ojcu. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich korzystających z dzieł miłosierdzia prowadzonych przez Kościół, aby okazywali modlitewną wdzięczność za otrzymaną pomoc. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Do boskiej opatrzności przez wstawnictwo Matki Bożej nieustającej pomocy, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dalszą opiekę dla Małgorzaty i Grzegorza Lisowskich z okazji kolejnej rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. Do boskiej opatrzności przez wstawnictwo Matki Bożej nieustającej pomocy, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Moniki Adama Bera z okazji trzeciej rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla Nineczki. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się o wieczne zbawienie dla zmarłego taty Stanisława Błaszczyszyn w 30. dzień po śmierci. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie.
módlmy się za nas, którzy ciągle możemy korzystać z darów Bożej miłości, abyśmy mądrze wykorzystali czas dany nam przez Boga. Ciebie prosimy. Boże, który z miłości posłałeś na świat swojego jednorodzonego Syna, by nas zbawił, pokornie prosimy o wysłuchanie naszych błagań przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary, które z radością składamy i spraw, abyśmy wraz z Chrystusem stali się ofiarą przebłagalną za grzechy nasze i całego świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, święty, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty, 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 Święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie
i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą siostrą Faustyną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Obdarz nas spokojem.
Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Boże, bogaty w miłosierdzie i najświętszy sakrament, odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy za przykładem świętej Faustyny nieśli całemu światu nadzieję Twojego miłosierdzia, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, błędu ludzki, po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju.
pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.